Hej wszystkim, z tej strony Screamy. Dzisiaj znowu zagramy w Universe Sandbox i dzisiaj chcę przetestować jedną rzecz. Co by się stało, znaczy konkretnie to więcej rzeczy, ale co by się stało, jakby postawić słońce, które by orbitowało wokół Ziemi? Genialne, prawda? Genialne. To jest super. Ale nie. My te słońce zmniejszymy plus zmniejszymy je do wielkości jednego księżyca. Więc... Wait. Słońce? Miałem na myśli wielkości, a nie masy, Screamy. Dobrze, także co by się stało, jakby słońce, w sensie słońce, ale księżyc, ale słońce by było księżycem, więc słońce będzie słońcowym księżycem. Tak. Także mamy słońce wielkości księżyca. I chcę zobaczyć, czy mogą ze sobą normalnie współgrać, w sensie mogą orbitować razem i tak dalej. Zobaczmy, czy wszystko będzie w porządku. Wait. Co? Czemu Ziemia jest słońcem? Czemu Ziemia jest słońcem? Jakby wam to powiedzieć, ogólnie spróbujmy jeszcze raz. Nie, ja to muszę zobaczyć w spowolnionym tempie, okej? Zobaczmy to w spowolnionym tempie. Zatrzymam czas, wezmę nasze ukochane słoneczko, dajemy słoneczko i teraz tak, wezmę słońce, zmniejszę je do wielkości jednego księżyca. Tak, dobrze ci idzie, Screamy. Trochę je przybliżę i teraz tak, zwolnimy czas bardzo mocno, tak dosłownie do sekund albo do 1/4 sekundy i zobaczmy, co się właśnie dzieje. Ziemia, wszystko spoko. Troszkę przyspieszę czas. Jeszcze. Ziemia nadlatuje nad słońce. Ziemia ma 58 stopni, Boże, dobra. Co? Co tu się dzieje? Słońce wciąga Ziemię. Patrzcie, co tu się dzieje. Z Ziemi wychodzą kawałki. Dosłownie Ziemia jest wciągana jak w jakiś black hole. Co? Wow, ale zaczy... Małem w dobrym momencie. Świetny moment, Screamy, żeby zatrzymać. No i Ziemia jest słońcem. Ale mi to dało pomysł teraz. Możemy przecież zrobić tak. Możemy użyć tej największej gwiazdy. Nie wiem, ta chyba? Oj, Jezu, jakie to jest ogromne. Poczekajcie, nie. O, ta chyba była. Nie, poczekajcie. Ta? Któraś z tych była największa? Nie pamiętam. Ale dobra, damy tą. Zatrzymamy czas oczywiście. I teraz... to zmniejszymy do wielkości jednego księżyca. Nie, ja chciałem wielkości, a nie masy. Dobrze, także mamy naszą gwiazdę, tak? Mamy naszą piękną gwiazdę. Damy, żeby stała w miejscu. Still jest nasza gwiazda. Jak wygląda przy niej słońce? Słońce przy niej nie wygląda. Słońce jest taką mrówką dosłownie. Więc jest to ogromne. Zobaczmy teraz jedną rzecz. Zmniejszmy to do wielkości jednego księżyca. Jest wielkości jednego księżyca. Tak ogromna gwiazda. I teraz co się stanie, jeżeli będzie... Patrzcie, jakie słońce jest ogromne przy niej. I jakby dać słońce tutaj. I co by się stało? Jest godzina na sekundę. O kurczę, słońce leci prosto do tej gwiazdy. Dobra, przyspieszmy troszkę czas. Jak to będzie wyglądać, jak już będą się dosłownie stykać końcówkami? Wow, widzicie to? Fragmenty idą prosto do tej wielkiej, jakże wielkiej, masowej... Przesunę stąd słońce i możemy... Wait, czy słońce będzie orbitować teraz wokół tego? Nie, poleci sobie wzdłuż. Zobaczmy to sobie w naszej symulacji, gdzie zmienimy słońce na wielkość dosłownie ziarnka piasku. Zobaczmy, czy słońce nadal będzie oddawać... A. Zniknęło.
Dobrze, czyli słońce nie może być zbyt małe, bo znika. Musimy dać coś troszkę większego, ale damy... O! 164 km ma tylko słońce. On jest tak maciupcie. Patrzcie na to, dam dla przykładu Merkury tutaj. Merkury, patrzcie, to jest Merkury, a to jest Słońce. Co jest? Ale usunę tego Merkurego. Jak będzie wyglądać teraz nasz Układ Słoneczny? Wszystko będzie działać? Patrzcie na to, wszystko działa, jak gdyby nigdy nic. Poczekajcie, Ziemia ma nadal tyle samo stopni. Co się dzieje? Dobra, w takim razie, co się stanie, jeżeli powiększymy radius naszego Słońca? Od razu się masa, widzę, że zwiększa. Tak, nie możemy powiększyć zbytnio... Ups. No czemu zniknąłeś? Znowu zniknął i zostawił nasze planety. Nie, tak nie miało być. Dobrze, wiecie co? Musimy coś przetestować ze Słońcem. Co jakby rzucić Jupiterami, czyli Jowiszami w Słońce? Ale nie raz. Ile Jowiszy trzeba, żeby pokonać... Oj, złączyłem dwa. Wow, patrzcie na to, one od razu się robią gorące bardzo. O nie. Wait, ale ja chcę rzucaj. Więcej. Ups, złączyły się. Nieważne, że się złączyły i wybuchły dosłownie przed zderzeniem ze Słońcem, ale to nieważne. Zobaczmy, jak dużo ich trzeba i jak dużo ich można rzucić prosto w nasze słońce. Czy naprawdę słońce... Co? Czemu ono się tak powiększyło? Wait. Nie no, przewinę troszkę czas. Troszkę przyspieszę. Co się dzieje z naszym słońcem? Słońce! Co ty robisz? Słońce, czemu rośniesz? Słońce? Co się dzieje? Czemu słońce aż tak urosło? Patrzcie, jakie ono jest ogromne. Stopnie na nim spadły. Ile Ziemia ma stopni? 13, ale jak przyspieszę, to pewnie będzie znacznie mniej. Co? Wait. Nie. Ale co tu się właśnie stało? A bo przez te wybuchy i tak dalej, słońce postanowiło sobie odlecieć. Jak tam Ziemia się trzymasz? A, 44 stopnie. Tak jak w Polsce w lato, no. Jezu, co tu się właśnie stało? Dobra, poczekajcie, musimy teraz zatrzymać słońce, ale rzucimy je kostką. Rzucimy je kostką, ale to nie będzie Gdzie ta kostka? Tak, to nie będzie zwykła kostka. Rzucimy kostką normalnie w miarę, tylko ją powiększymy. Ma teraz 7 mm radius. Powiększymy najpierw jej masę, to oczywiste, że musi ważyć troszkę. Teraz trzeba powiększyć jej wielkość. Ma 95 km. Trzeba jeszcze ją powiększyć aż... Jezus, jak ona jest ogromna! Jezus, jak ona jest ogromna! Czy serio można się tak bawić z tym? Czy serio można zrobić kostkę wielkości Układu Słonecznego? Ale nie, tego nie chcemy. Tego na razie nie chcemy. Wezmę tą kostkę, zmniejszę tak do tego poziomu mniej więcej i zobaczmy, jak mocno może ona uderzyć w Słońce. Tylko przyspieszmy ją tak, no, 3000 lat świetlnych na sekundę. Myślę, że to będzie dość szybko, tylko muszę spowolnić czas, bo tutaj leci bardzo szybko. Damy czas tak, no, damy tak milisekundy muszą być dosłownie. Damy, o, gdzieś tyle. Zobaczmy, jak leci nasza kostka. Dobra, ona nie leci, trzeba przyspieszyć czas definitywnie. Dobra, kostka leci prosto w Słońce. Kostko, no leci prosto... Dobra, ja ją ustawię. Teraz w tą i... Czy uderzy? Nie, troszkę niżej. Uderzy w Słońce. I zobaczmy, co się stanie z kostką i ze Słońcem. Serio? Czemu ta supernowa w ogóle? Czemu supernowa nic ze sobą nie robi? O co chodzi? Supernowo? A! Planety sobie odleciały, a supernowa sobie wybuchła dopiero później. Co się dzieje? Czemu supernowa goni kostkę? Gdzie ta supernowa? No. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Czemu ona sobie odleciała? Widzicie co? Słońce mi się już znudziło. Nie, poczekajcie, muszę od nowa. Słońce mi się już znudziło. Trzeba teraz postawić coś, co zastąpi nasze słońce. Co to może być? Wiecie co? Myślę, że to może być arbuz na przykład. Damy arbuza,
który będzie sobie stać tutaj idealnie w miejscu, gdzieś na środeczku, i zmienimy jego powierzchnię i masę. Damy masę jednego słońca. To jest nasz arbuz teraz. Arbuz będzie nam świecił. On oczywiście musi też mieć dość sporo stopni, więc musimy arbuza naszego ocieplić troszkę. Nie aż tyle. Damy arbuza na 5000 stopni. Tak, to jest mniej więcej tyle, ile stopni jest na słońcu. Także zobaczmy teraz, co się stanie z naszym układem słonecznym. Ej, w miarę działa! Jak to działa? Jakim cudem? Ile Ziemia ma stopni? Dobra, trzeba troszkę powiększyć ilość stopni na arbuzie naszym. Powiększę tak do 10 tysięcy praktycznie. Ile Ziemia ma teraz stopni? Ziemia nadal zamarza, trzeba jeszcze powiększyć stopnie. Arbuz nasz, ukochany, nie oddaje żadnego ciepła, więc trzeba jakoś to zmienić. Mogę tutaj dać razy 10. Patrzcie, ile on ma stopni! Czemu skórka się nadal trzyma, jak gdyby nic się nie działo. Na arbuzie jest 946 milionów stopni, a ziemia zimno mi. -30 stopni jest na ziemi, więc śmiesznie. Dobra, zróbmy w takim razie, jeżeli ziemia nas nie lubi, jest jej zbyt zimno. A, i zapomniałem w ogóle nazwać naszego arbuza. Jak może się nazywać nasz arbuz? Arbuz to będzie pan kosmosu, dosłownie pan kosmosu brzmi bardzo potężnie. I tak, możemy teraz zwiększyć jego masę. Zobaczmy, co się stanie z naszymi jakże kochanymi planetami, jeżeli pan kosmosu będzie mieć ogromną masę. Czy Ziemia jest cieplejsza? Ziemia oczywiście nadal jest zimna, niestety. Spowodujmy, że troszkę powiększymy nasze... No tak, zapomniałem, że to tak działa. Że one nagle skręcą prosto do naszego arbuza, a arbuz je... zje. A jak się będzie prezentować największa gwiazda przy naszym arbuzie? No zobaczmy. Damy tu największą gwiazdę obok. Gdzie jesteś, gwiazd? I patrzcie... arbuz? No, serio, arbuz to jest dosłownie pan kosmosu, patrzcie, co się dzieje z gwiazdami. On wciąga sobie te gwiazdy, zjada je na śniadanie. Co jest? Czemu ty to robisz, arbuzie? No, to są gwiazdy, a on po prostu... Czy coś się z nim w ogóle dzieje? Nic. Dosłownie nic się z nim nie dzieje. On te gwiazdy sobie zjada, jak gdyby nigdy nic. No ja nie wiem, co ja mam zrobić z tym kosmosem już więcej. Dobra, zrobimy mu godnego przeciwnika na koniec. Damy największy black hole, bo nigdy jeszcze nie bawiliśmy się tutaj black holami. Damy tego black... Wy tak na serio? Czekajcie. Nie. Muszę tutaj dać galaktykę, nie? Jak nie dam tutaj galaktyki, to nie będę sobą. Galaktyka, gdzie jesteś, galaktyko? Tu jest galaktyka, damy? Patrzcie, tu jest galaktyka, ona nie jest wcale jakaś wielka przy nim. Dobrze, zobaczmy, kto wygra. Arbuz zaczął się kręcić. U arbuza jest impreza. Zobaczmy, dalej, musimy przyspieszyć jeszcze bardziej czas. Arbuz leci prosto, wait. Tak, arbuz leci prosto do galaktyki, czy co? Wow, patrzcie, nadlatuje na galaktykę. Zwolni czas troszkę. Troszkę, na 60 tysięcy lat na sekundę. Nie. Wiecie co, trzeba dodać mu troszkę masy. Jakby wam to powiedzieć, galaktyka właśnie... Nie ma jej. Czy coś się na nim stało? Czy dosłownie nic ci się nie stało, ziomeczku? Dobrze, to jest pan kosmosu. Zostawiamy go już w tym kosmosie. Niech sobie żyje. Niech zjada inne galaktyki. Dziękuję wam za oglądanie i pa, pa.